Bardzo się cieszę, że mogę Państwu pokazać wystawę Mariana Ailego, z którym ogromnie przyjaźniłam się w latach 73-84, czyli do roku jego śmierci. Mocak kupił bardzo wiele jego obrazów, pozyskał całe archiwum fotograficzne, posiadamy wszystkie przekroje z okresu jego redakcji i Staramy się przedstawić Mariana jako człowieka, który równocześnie był artystą, ale również był człowiekiem przekazującym kulturę na własnych zasadach. Rzeczywiście miał ogromny instynkt tego, w jaki sposób to należy robić. Że trzeba do tego wprowadzić odpowiednią dozę poczucia humoru, lekkości, pewnej interpretacji i również znaleźć. Ją i umieścić na wszystkich polach, na których człowiek funkcjonuje. Wystawa jest lekka, dowcipna, ale równocześnie ma mnóstwo refleksji pogłębionych. Towarzyszyć tej wystawie będzie gotowy, ogromny, ogromny katalog podsumowujący całą działalność Mariana, jego filozofię kultury, jego koncepcję malarską, jego koncepcję życia. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam.